No cześć, słuchajcie, dawno nic nie wrzucałem na YouTube'a, ale mam usprawiedliwienie, bo dużo się dzieje i nie za bardzo mam czas na kręcenie filmów. Natomiast, tak jak obiecałem wcześniej, będziemy przeprowadzać na moim kanale remont całkowity silnika F5R IDE z totalnym jego rozbieraniem, renowacją i naprawami. Będziemy robili wszystko w domu, w warsztacie, łącznie z serwisem głowicy. Także, żeby to wszystko miało ręce i nogi, to zdobyłem dzięki pomocy waszej z grupy kolegów Grzegorza, w szczególności, dzięki bardzo, taką głowicę, która jest generalnie głowicą na szrot, ale chciałem sobie na niej przetrenować taką metodę, którą sobie wymyśliłem, teoretyczną, usuwania i montowania prowadnic zaworowych. To są te elementy, w których trzonki zaworów pracują, one się wycierają i trzeba je wymienić przy remoncie głowicy. Natomiast, żeby to zrobić, generalnie robią to serwisy za ciężkie pieniądze. Ja postanowiłem, że spróbuję zrobić to samodzielnie. No i właśnie jestem w trakcie opracowywania metody. Ponieważ metoda działa, to postanowiłem, że pokażę wam to szybciutko, żeby cokolwiek na kanał wyrzucić i troszeczkę wam smaku narobić, bo roboty będzie przy tym silniku naprawdę sporo. Ok, co potrzeba, żeby taką prowadnicę wyjąć? Przede wszystkim ja to robię w ten sposób. Tutaj już kilka sztuk wyjętych jest. Pierwsze co robię, to od tej strony nawiercam mniej więcej do połowy długości tej prowadnicy. Wiertłem 7,5 mm po to, żeby zrobić miejsce dla śruby, którą będę wyprasowywał tą prowadnicę. Także jedziemy. Najpierw jeszcze dobrze wiertło wkręcić. Po co to nawiercanie? Dlatego, że nie mam gwintownika tak długiego, żeby przeszedł przez całą długość prowadnicy. On po prostu, troszeczkę jego brakuje i w tym miejscu prowadnica, jeżeli wkręcałbym śrubę, będzie się spęczała i uniemożliwi wyjęcie. Dlatego zrobiłem sobie od tyłu miejsce, bo nagwintuję tylko dotąd, mniej więcej do tej wysokości, a resztę śruba sobie przejdzie, wyciągając tą prowadnicę. Teraz co? Od tej strony, tutaj widzicie, mamy prowadnicę, będziemy gwint rozwiercać pod gwint 8 mm. Wiertłem pod gwint, czyli wiertłem 6-8. Jak daleko się da, tak daleko polecimy. I resztę od drugiej strony. OK, mamy nawiercone pod gwint. Teraz ten gwint wykonamy. Gwintownik maszynowy na jedno przejście 8 mm. Trochę smaru. Dobra. Teraz dołożymy sobie przejściówkę, żeby dojechać tym gwintownikiem do samego końca. OK. No i teraz zasadnicza część zabawy, czyli w tym przypadku nasadka 14 mm. Na prowadnicę, jakaś przekładka gdzieś mi tu zginęła, ale zaraz coś znajdę. O, mam. I śruba 8. To wszystko wkręcamy i w ten sposób spowodujemy, że prowadnica wyjdzie do środka. Ja do tego użyję klucza udarowego. Po prostu będzie szybciej. To już wyszło? Jeszcze kawałek. Trzeba sprawdzać, bo nie ma takiego czucia jak w kluczu ręcznym, żeby nie zerwać tego gwintu.
wiecie. Widzicie, prowadnica jest nasza. Teraz wystarczy to wkręcić w jakieś imadło, czy złapać jakimiś szczypcami, żeby uwolnić śrubę. Troszkę mocno. O, śruba uwolniona, prowadnica wyjęta. I tak jeszcze pozostałych 11. Także przetrenuję sobie to. Jak widzicie, idzie to zrobić. Nie waląc po głowicy, nie pukając, nie stukając, nie niszcząc. Chociaż to i tak jest szrot, ona jest popękana, ale na prawdziwym organizmie nie będziemy takich eksperymentów, które mogłyby spowodować uszkodzenie totalne, przeprowadzać. Oczywiście po tej robocie trzeba będzie to wszystko umyć, wypłukać. Chociaż może nawet jeszcze nie do końca na czysto, bo oczywiście będziemy trenować tutaj zabiegi typu porting i polishing, więc będzie szlifowanie, będzie frezowanie, będzie polerowanie gniazd, będzie docieranie gniazd zaworów, będzie polerowanie komory spalania. Po co to wszystko? Po to wszystko, żeby jak najmniej było możliwe obsadzanie tych depozytów węglowych tutaj. O tym będzie jeszcze dużo gadane. Także generalnie seria filmów się szykuje. Ja sobie już trenuję. A wam tylko jako taką małą zajawkę na przedsmak, co tu się będzie działo. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.